Cześć, witajcie po weekendzie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. No, trzeba przyznać, że te minione dwa dni obfitowały w wydarzenia kolarskie, ale też wydarzenia sportowe. No i przez ten weekend mieliśmy z czego się cieszyć. No ale to pokrótce zaraz sobie o wszystkim opowiemy. Zaczynamy od tego, że w holenderskim Apeldoorn Szymon Sajnok wywalczył tytuł mistrza świata w torowym Omnium. No to jest taki torowy wielobój. Szymon tak naprawdę zapewnił sobie ten tytuł w ostatnich metrach ostatniej konkurencji, no co było dosyć takim wydarzeniem spektakularnym. Fajnie to wszystko wyglądało, bo jak rzadko to bywa w kolarstwie torowym, napięcie było trzymane do ostatnich chwil. Także bardzo fajny występ Szymona, wszyscy możemy się z tego bardzo, bardzo cieszyć. Druga wiadomość i chyba największe wydarzenie tego kolarskiego weekendu, a kto wie, czy nie jedno z większych wydarzeń kolarskich tego roku, czyli wyścig Strade Bianche. I tak jak w ubiegłych latach były to zakurzone białe szutry, tak w tym roku było to takie jasne białe, no może nie białe, ale takie jasne błoto. Kolarze musieli zmagać się naprawdę z ciężkimi warunkami, no ale wyścig dzięki temu zyskał dużo, dużo emocji. W Stradę Bianche rzadko oglądamy jakieś finisze z dużej grupy. Tak też było tym razem. Już na kilkadziesiąt kilometrów do mety od grupy ucieczkowej odłączył się Thijs Benoot. No i już samotnie zmierzał do mety, starczyło mu sił i w Sienie zwyciężył ten wyścig. Tutaj trzeba też zaznaczyć bardzo ładny wyścig Wouta van Aerta, który no też próbował tutaj swoich sił. Ostatecznie wyścig skończył na też bardzo wysokim miejscu, no ale też jak kilka filmów w internecie pokazywało, ten ostatni podjazd no już naprawdę wyciągnął z niego wszystko i musiał tak jak w przełajach no, kilka kroków podbiec. Zostając jeszcze przy Stradę Bianche, należy też zaznaczyć to, że już trzeci raz z rzędu drugie miejsce na tym wyścigu dla kobiet walczyła Katarzyna Niewiadoma. Ostatnia wiadomość będzie tym razem ze świata kolarstwa górskiego, no bo w hiszpańskiej Kelwie odbywał się wyścig klasy UCI C1. No i w pełnym składzie startował tam Cross Racing Team. Były to niezmiernie udane zawody dla naszych reprezentantów, no bo Maja Włoszczowska zajęła trzecie miejsce, a jej teamowa koleżanka Jolanda Neff wygrała ten wyścig, co jest bardzo dobrą prognozą, no bo Jolanda dopiero co wróciła po kontuzji. A natomiast w wyścigu elity mężczyzn drugie miejsce zajął Bartłomiej Babak. No także za tydzień jest już Puchar Świata, czekamy na jak najlepsze wyniki naszych zawodników. A w dzisiejszym odcinku programu cyklicznego to już wszystko. Widzimy się w środę. Do zobaczenia.